tam jest napisane na kartce, na tym, tak. Tym, nie wiem, no średniowieczu tego nie mieli. Taki na kształt płótna jest to. Taki, te, rzutnik taki. Ekran taki, no. 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 Też, tak. Dziewica, Bogiem sławiona. A teraz jest procesja? Lepiej przodek do nas grajcie. Ja obrócę się przodem tam. Bani, że... Ojcze przełożony, czy ojciec coś pił? Znaczy, bo jest to pierwszy dzień generalnie, nie? Ja nie wiem, czy dzień. Dobrze, to jak księdzu pokażę. Tam gdzie wskazuje jest ekran i żółtnik, w drugą stronę jest ołtarz. Tu są ławki, tam siedzi plebs. Oni nie znają łaciny i udają, że coś rozumieją. Mówimy do nich po łacinie, na przykład ładna dziś pogoda, a oni myślą, że to coś bardzo wzniosłego. Nie śmiejemy się, trzymamy wzniosłą pozę, natchnioną. No i trzymamy fason. A to, schodzimy do piwnicy, a tam ksiądz wie. Jest grubo. Dobrze, więc plebs się burzy, musimy go czymś zająć. Na przykład robimy tak. On bardzo dobrze. Ponakurwiałbym dzisiaj. Jest mi smutno. Możemy wziąć jakiegoś grzesznika i powiedzieć mu, że jedynym sposobem odkupienia grzechów jest publiczne wybiczowanie. Niestety bicze wyszły po ostatniej imprezie, najgorsze przyznać. I wtedy ksiądz może na przykład użyczyć swoich, dziękuję, świętych dłoni jako narzędzia Bożego, także do dzieła. Ładny nos masz. Dziękuję, wiem. Plastyczny bardzo. Wiem, mój. Naturalny, mój. Tak, także do dzieła, ojcze przełożony, ja stanę z boku, bo reszta są jak tryśnie. A, mnie nosi dzisiaj. To już pomodlimy trochę. Tak, chodź grzeszniku, będziesz się modlił z nami. Tak, bardzo dobra poza, generalnie. Też. A ja muszę! Tak się bawimy w naszym kościele, tak wygląda każdą mszę na 12. Ale a na 9 wygląda inaczej. Tak, ale powinieneś być tego świadomy, to było w ostatnim informatorze. Jestem nowym księdzem. W gościu parafialnym. W gościu parafialnym też koleżanka napisała artykuł. Tak. Nie czyta się gościa niedzielnego? Nie. O nie, nie. Oj, będzie karma. Oj, będzie karma. Aj się Bóg zemści. Aj się Bóg zemści. Błagam, nie. Nie, ja jestem grzeczny. Pa. Myślisz, że nie słyszę? Jak tam fapujesz w tej ławce? Wszystko słyszę! Znosić cię muszę! Ale ja mam 12 lat! Taki wiek! Najlepszy! Zapraszam nas do zakrystii! Idź! Niech Duch Boży wstąpi w ciebie i zabierze twój strach, a napełni cię odwagą, tak. Mocno? Ciągle mnie nosi. Tak to już jest u nas w parafii świętego Jerzego. Jesteśmy bardzo otwarci na ludzi i tak nas nosi. Ale śpiewam trochę.